Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. I wciąż mi mało i choć wdawałam się na tak, to dalej za nisko jest. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Agata Radziszewska. Witam cię, Agata, bardzo serdecznie. Hej, witam wszystkich, cześć. Agata, na samym początku zawsze robimy taki mały rys biograficzny, więc ja przedstawię tak pokrótce twoją osobę naszym słuchaczom i widzom. Agata Radziszewska to piosenkarka z Ostrowa Wielkopolskiego i laureatka projektu Fonobo Picture, w ramach którego zadebiutowała piosenką Dotknąć Nieba. Z muzyką związana jest już od czasów dzieciństwa, swoje pierwsze melodie oraz teksty tworzyła już w podstawówce. Początkowo jej muzyka była sekretem, ale z czasem zdecydowała się podzielić nią ze światem. Po sukcesie pierwszego singla kontynuuje współpracę z Fonobo Label i prezentuje kolejne utwory, a teraz nawet swoją pierwszą epkę pod tytułem Młodzi. I właśnie o tej epce dzisiaj porozmawiamy. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, Agata, taka mała rozbiegówka. Pytanie do ciebie. Czego słuchasz prywatnie, jeżeli chodzi o muzykę? Jakieś takie trzy szybkie strzały, które mogłabyś nam polecić? Trzy szybkie strzały. Co ciekawe, nie słucham za dużo polskiej muzyki. Głównie bazuję się i słucham Clintona Kane'a. Słucham The Ohellos i polskiego zespołu Rosen, który jest w ogóle w Fonobo i to jest niesamowite. Uwielbiam ich. To są moje trzy szybkie strzały. Okej, okay, w takim razie to mamy za sobą. Przejdźmy do takiego wstępu do albumu. Podstawowe pytanie to, kto współtworzył album? Kto oprócz ciebie, o kim musimy na pewno powiedzieć, ta epka Młodzi nie wyszłaby, nie pojawiłaby się w tej formie, gdyby nie jakieś tam osoby z tyłu, o których bardzo często w wywiadach przynajmniej zapominamy? To tak, głównie produkcją zajął się Jeremiasz Hędzel. Jerry jest naprawdę świetną osobą, super mi się z nim współpracowało. I nawiązałam z nim taką relację, że może nie rozmawiamy codziennie, ale traktuję go trochę jak takiego mojego doradcę, a nawet starszego brata, jest naprawdę świetnym człowiekiem. Siedzieliśmy po całe dnie w studio i to smażyliśmy wszystko, także no, Jerry głównie. Ale przy dwóch kawałkach jeszcze współpracowali ze mną Mateusz Frankiewicz, Maciek Kita i Maciej Kwarciński. I to są osoby z zespołu Hyperson, które też miały okazję Fonobo wydać swoją płytkę. Oprócz tego też na skrzypcach grała Malwina Hędzel, siostra Jerego, i też grał na perkusji Kacper Majewski. W tych wolnych numerach, tam gdzie właśnie zespół Hyperson robił mi produkcję bardziej od takiej strony instrumentalnej, to Maciej Kita i Maciej Kwarciński i też sam Mateusz dorabiali mi chórki z tyłu, a także kontrabas, skrzypce i różne takie klawisze. Myślę, że to są wszystkie takie osoby włączone w pracę. Ich nie jest jakoś super dużo, ale naprawdę no, zawdzięczam im to, że te kawałki wyglądają tak, jak wyglądają. Mhm. W takim razie, Agata, przejdźmy do kolejnej kwestii. Okładka. O sam pomysł na tę okładkę, na sesję. Kto też jest odpowiedzialny, kto wykonał te zdjęcia? Dlatego, że na okładce widzimy ciebie, czyli tak w sumie troszkę klasycznie artystka. I mamy tutaj na przykład ten motyw taki tej kurtki, która może być taka jakby nastawiona trochę na old school w połączeniu z tytułem Młodzi, tak jakoś się to zestawia. Mogłabyś powiedzieć parę słów, jaki był pomysł? Jasne, tak. Ogólnie autorką zdjęć jest Ola Bodnaruś. Ola też jest świetną osobą i ona też głównie doradzała mi, jeśli chodzi o pozy, bo ja nie jestem modelką i się na tym nie znam. Też wymyślała te wszystkie takie pomysły związane z tym, jak mogę stanąć, żeby to wyglądało fajnie i dynamicznie. Ania Wysocka i Ania Płaza pomagały mi też wymyślić w ogóle cały koncept tego, że to wszystko jest takie kolorowe i tęczowe i takie wyraziste. Pomysł polegał na tym, żeby po prostu każda piosenka miała swój kolor.
i że fajnie można utożsamić kolor z piosenką. Jeśli chodzi o tą okładkę, to ta jeansowa kurtka jest takim, wydaje mi się, wyrazem takiej naturalności, bo moje piosenki są takie bardzo naturalne. I też sam tytuł epki Młodzi. No, młodzi ludzie są właśnie tacy naturalni i myślę, że ta okładka dobrze to oddaje. Też makijaż nie jest za bardzo krzykliwy. Także jeśli chodzi o te sesje, no to właśnie zamysł był taki, żeby to było takie, żeby to było kolorowe, bo ja też jestem kolorową osobą. Ja jest, dużo gadam, dużo mnie jest wszędzie i myślałam, żeby to właśnie było takie wyraziste, jak ja jestem wyrazista, także to był ten cały pomysł. Wiesz co, no kolejny wątek, który miałem, to tytuł. Tu już trochę zaczęłaś mówić o tym tytule, ale jeszcze jakbyśmy mogli tak dokończyć ten wstęp do płyty. Czyli ten tytuł Młodzi w rozumieniu takiej przede wszystkim naturalności, o której mówisz, tak? Że jeszcze jako młodzi ludzie, o czym później będzie na płycie i do czego pewnie jeszcze dojdziemy, mówiąc o utworach, że młodzi ludzie jeszcze przed tymi takimi problemami, zobowiązaniami, jakimś kłamstwem, nieszczerością i tak dalej, jeszcze tacy nieskażeni trochę, tak? Naturalnie nieskażeni. Tak. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o samą epkę i tytuł epki, no to właśnie te moje piosenki poruszają takie tematy, z którym młodzi ludzie mają jakąś styczność. Też nie chciałam pisać o niczym, chciałam po prostu napisać epkę, która no będzie miała to wszystko w sobie, albo przynajmniej część, bo o wszystkim się nie da napisać. Także no właśnie stąd ten tytuł. No to przejdźmy w takim razie, Agata, do samej epki już. I tutaj jeszcze mam takie pytanie. Czy masz gdzieś stworzony utwór Młodzi, czy nie? Dlatego, że zwykle się przyjmuje, że zawsze ten tytułowy przeważnie gdzieś tam jest, a tutaj nie było. A to jest śmieszna sprawa. Numer, który nazywał się Młodzi, jego tytuł został zmieniony po prostu, bo też nie za bardzo pasował ten tytuł do tej piosenki, ale stwierdziłam, że skoro piosenka nazwiemy ją inaczej, to czemu by nie wykorzystać tego tytułu, który według mnie obrazuje całą zawartość tej epki. Także co ciekawe, tytuł utworu Lustro został po prostu, był kiedyś Młodzi. No to do tego utworu jeszcze dojdziemy. W takim razie zacznijmy od początku. Zacznijmy od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to Nadążyć. No i tutaj w utworze no, dość dużo się dzieje. Pytanie odnośnie samego tytułu. Nad czym chcesz nadążyć? Dlatego, że właśnie i w tym utworze już zaczynamy tę przygodę taką trochę dotykającą tematów życiowych i na całej płycie. Tutaj jest, ja właśnie tak tutaj odbieram to, że nad szybkością tego życia, tych czasów, w których przyszło nam żyć, że wszystko tak za szybko się dzieje, bo to jest taki utwór o życiu, też troszkę o gdybaniu, ile jeszcze tego, tamtego, zastanawianiu się nad tym, co to będzie, tak? Tak, jeśli chodzi o utwór Nadążyć, to jest piosenka, nad której tekstem spędziłam chyba najwięcej czasu w ogóle z wszystkich moich piosenek. Że po prostu ten tekst, on jest tak zrobiony, że według mnie ja bym lepiej nie mogła zrobić tego tekstu. Chciałam, żeby on nie dość, żeby miał taką formę ciekawą, jeśli chodzi w ogóle o rymy, kolejność rymów, tam A, B, B, A i tak dalej, to też chciałam, żeby sam tekst do nadążyć jakby obrazował to, jak życie płynie, zmienia się, jak ten bieg czasami spowalnia, a czasami znowu narasta. Jeśli chodzi o samą piosenkę, to tak, ona jest akurat jest o mnie, ponieważ przez ten rok, jak i przez jeszcze poprzedni rok, po prostu ciężko było mi właśnie nadążyć za wszystkimi zmianami, które się działy, na które nie byłam gotowa. I też jest o tym, że czasami się siedzi i siedzi, a się nie zauważa, że to życie tak szybko leci. Także o tym jest właśnie ta piosenka i
też słuchając Nadążyć, można zauważyć, że na przykład zwrotka, ona płynie tak wolno. Później jest prekorus, który jest już taki bardziej, że jest więcej tekstu, przez co od razu widać, że coś zaczyna się dziać, a refren to już jest taka przerwa i takie kompletnie dużo jest tego tekstu, tej melodii, tych słów, żeby to po prostu obrazowało ten bieg życia. I znowu po tym refrenie znowu jest jakby taki zastój. I właśnie o tym jest ten tekst, że no to życie leci, nawet się nie zauważa i czasami można się w tym pogubić. A słuchaj, na sam koniec, Agata, jaki kolor przypisałabyś temu utworowi? Nadążyć? Tak. Ja osobiście, oczywiście on jest zrobiony jako okładka na zielono-różowo, natomiast on mi się zawsze kojarzył z taką pomarańczą, bardzo jasną, że taka bardziej pomarańcz wchodząca w żółty, bo to jest taka wesoła piosenka, ale ona ma jeszcze taki letni vibe trochę, także właśnie taki kolor bym jej przypisała. Utwór numer dwa to Dotknąć Nieba. Utwór, który mogliśmy już w ubiegłym roku słuchać i no muszę przyznać, że nie bez przyczyny ma najwięcej komentarzy na YouTubie, tak jak patrzyłem, dlatego że zdecydowanie jest takim twoim hitem, można by było powiedzieć. Mój też, powiedziałbym szczerze, chyba faworyt jednak, największy z tego albumu. No i ten teledysk, dodaje mu takiego uroku. Szczególnie bardzo mi się podobały te sceny kręcone na dachu i w lesie. Te na dachu akurat tak fajnie się spięły z tym tempem tego utworu, że to po prostu był taki fajny, jak się teraz określa takie utwory, letniaczek. Tak się przez ostatnie lata mówi. No bardzo świetny. Tak. Tak, właśnie teledysk kręcił mi Tymon Dominiczak, który jest z tego samego miasta, co ja, z Ostrowa Wielkopolskiego. Tymon jest w ogóle rok młodszy ode mnie. Jest strasznie zdolny i on był takim głównym pomysłodawcą w ogóle tego teledysku, że ja coś mu proponowałam, a on proponował coś jeszcze lepszego i właśnie tak powstał ten teledysk wspólnymi siłami, ale jednak Tymon miał najwięcej wkładu w to. Także no ta kwestia wizualna z tym wchodzeniem na dach, to w ogóle było niesamowite. I jeździliśmy właśnie do lasu. No było naprawdę super kręcić ten teledysk. Mhm. A słuchaj, jeżeli chodzi o samą piosenkę, to taka właśnie troszkę o pokonywaniu trudności, robieniu czegoś, co zaplanowało się, takim marzeniu i pójściu po swoje. Przynajmniej ja to tak troszkę odbieram. Tak, jeśli chodzi o tekst i zamysł w ogóle Dotknąć Nieba, to pisałam tą piosenkę w momencie, jak przeżywałam taki okres, gdzie czułam się trochę niewystarczająca, że czułam jakby było mnie stać po prostu na więcej w niektórych sferach życiowych i też nie odczuwałam jakiegoś takiego super wsparcia od strony otoczenia i stwierdziłam, że w ogóle nie miałam weny do pisania. Co napisałam, to było takie mdłe i właśnie stwierdziłam, że a może właśnie o tym by trzeba było napisać tą piosenkę. Tylko to pisałam tą piosenkę jeszcze w momencie, gdzie ja w ogóle się nie spodziewałam, że ona gdzieś w ogóle wyjdzie. Także no i później się okazało, że to jest w ogóle jakiś totalny hit i świetna piosenka. Także tak, no ona jest właśnie o takim pokonywaniu własnych barier, ale też takich barier, które nam inni ludzie stawiają. No pisałam ją z dużym takim też skupieniem, chociaż nie takim jak Nadążyć. No i myślę, że też każdy może jakoś tam w tej piosence jakąś swoją sytuację życiową wpisać, gdzieś tam właśnie odnaleźć tą cząstkę. Mhm. Agata, tam mieliśmy ten taki pomarańczowy, to tu jaki byłby jaki kolor? To Dotknąć Nieba? Taki bardziej błękitny to by było. Dobra, lecimy dalej. Tyle razy się raniło.
chciałam, by kogoś zatrzymać. Tyle razy, więc gryzłam się, by nie mówić za dużo. Utwór numer 3 to Szkło. Tutaj dość spokojny utwór, zmienia nam się klimat. Klawisze robią na pewno robotę, oprócz twojego wokalu oczywiście. Tutaj taki też trochę momentami autoportret, jeżeli chodzi o tekst, bo tak tutaj słyszymy, jaka jest narratorka, jaka jest autorka, jaka jesteś ty, przypuszczamy. Delikatna, ulotna, tutaj różne porównania, ale też historia o drugiej osobie, o chyba jakiejś relacji, bo tutaj mamy też fragmenty o zatrzymaniu kogoś, wytrzymaniu z kimś. Jaki był pomysł właśnie na ten utwór? To jest w ogóle bardzo osobista piosenka i muszę powiedzieć, że to jest w ogóle bardzo stara piosenka, bo w ogóle piosenki się bardzo szybko starzeją. I powiedzieć na przykład, że o Jezu, ta piosenka jest stara, bo napisałam ją rok temu, to czasami się wydaje, że to jest przesada, ale w ogóle tą piosenkę, jak ja teraz jestem na pierwszym roku studiów, i mam prawie 20 lat, tak Szkło napisałam, jak byłam w drugiej klasie liceum, więc to było dawno i ja w ogóle wtedy dopiero zaczynałam pisać cokolwiek. To jest taka moja druga piosenka, która w ogóle gdzieś tam była wrzucona na YouTube'a czy coś takiego. Ja ją napisałam w ogóle, byłam w związku, tylko że ten związek okazał się totalnym niewypałem, bo po prostu straciłam uczucia. I generalnie przez długi czas tak właśnie te moje związki wyglądały. Każdy, kompletnie każdy tak wyglądał, że ja się po jakimś czasie wypalałam i mi było z tym źle, strasznie mi było z tym źle, bo to taka historia o takiej utraconej miłości, tylko z drugiej strony. Natomiast jeśli chodzi o to wytrzymywanie, to właśnie o to chodzi, że wtedy czułam się, jakby ciężko było ze mną wytrzymać i różne rzeczy się robiło i było się głupim nastolatkiem i się popełniało błędy. Natomiast jak zaczęłam poprawiać tą piosenkę, co w ogóle było dla mnie wielkim zdziwieniem, że ona gdzieś tam poszła dalej i że jedna z, tak naprawdę druga najstarsza moja piosenka, którą kiedykolwiek napisałam, idzie na moją epkę. To było niesamowite po prostu, bo ja tak wysyłałam niektóre rzeczy, niektóre nie szły w ogóle, mimo że napisałam je później. Wysyłałam Szkło i się okazało, że to jest totalny strzał w dziesiątkę. Chciałam trochę zmienić ten wydźwięk, chciałam, żeby to nie było koniecznie o jakiejś takiej właśnie utraconej miłości czy coś takiego, tylko chciałam jeszcze w to wpleść, że moja obecność jest ulotna i delikatna jak szkło, że po prostu niestety czasami tak bywa, że się znika z czyjegoś życia. I czasami jak z kimś można rozmawiać godzinami, tak później się z nim rozmawia coraz mniej i mniej, aż w końcu ta obecność gdzieś tam w ogóle jej nie ma. Także też o tym chciałam napisać i zrobić to takie uniwersalne. No i właśnie o tym jest Szkło, że po prostu o tym, że ludzie znikają, ale z perspektywy tego człowieka, który znika. No jest to naprawdę taka dla mnie personalna piosenka i to jest niesamowite, że ona jest na tej epce i bardzo się z tego cieszę. A Agata, na koniec jaki kolor byśmy tu przypisali? Czy dalibyśmy jakąś barwę zimniejszą troszkę niż tamte wcześniejsze? Tak, Szkło miałoby taki bardzo ciemnogranatowy, trochę taki jak właśnie jak szkło, jak szyba, jak się wygląda przez nocne niebo, bo tak mi się wydaje, bo tak pisałam tą piosenkę, jak było właśnie tak ciemno. Utwór numer 4 to Cicho i mamy wideo do tego utworu, które jest podobne w klimacie do jedynki, do utworu numer 1. Tekst, ty śpiewasz, może masz jakąś też anegdotkę odnośnie nagrywania tych? Tak, jeśli chodzi o Cicho, to może nie anegdotka, ale napisałam Cicho, jak był totalnie początek pandemii, że zaczął się COVID i w ogóle było tak strasznie, niby w ogóle głośno o tym wszystkim, co się dzieje, ale z drugiej strony
wychodziło się na ulicę i mało kto w ogóle tam był, zwłaszcza jak ja mieszkam w małym mieście. Znaczy mieszkałam, bo teraz mieszkam w Poznaniu. No i też o tym chciałam napisać, ale też o tym, że ludzie, że czasami ktoś się nie odzywa, a później nagle jest jakiś totalny wybuch, na przykład jakaś kłótnia, cisza przed burzą. Tak miała brzmieć ta piosenka, jak taka cisza przed burzą, że nic się nie dzieje, że jest mała wymiana zdań, a później to już tak sobie człowiek myśli, że jest za cicho, jest coś za cicho. No i właśnie o tym to miało być, że czasami jak jest za dobrze, to jest niedobrze. I o tym to jest właśnie. No właśnie tak sobie myślałem, tak sobie gryzłem. Ja tu też mam napisane, że cisza przed burzą. No bo rzeczywiście o tej burzy, o tym deszczu tam dość dużo jest w tekście. I o tym, że właśnie na coś czekasz, ale o tym, co powiedziałeś na samym końcu, że czasem za dużo to też źle. Takie tak. Troszkę niezdecydowanie może. A słuchaj, a jaki tu byś kolor dała? No bo jednak tak, burza, cisza, no co by tu pasowało? Ona w ogóle jest bardzo jesienna, także zarówno to jaki kolor ma ta piosenka na okładce singla pomarańczowy jest spoko, bardzo spoko. Natomiast ja tutaj widzę takie ciemne, przygaszone kolory trochę. Mimo, że to jest taka bardzo wyraźna piosenka, to takie nawet powiedziałabym, że czarno-biały, bo tak mi do tego po prostu pasuje. Także właśnie myślę, że takie. Nie wiem, jak wyrażasz chęć, milczę, a mam tyle do powiedzenia. Utwór numer 5 to Nic nie będzie tak jak dawniej. I o ile jak byliśmy przy szkle, to mogliśmy pomyśleć, że to jest spokojny utwór i najbardziej spokojny akcent, o tyle piątka jednak jest, bo piątka jest taką trochę jakby akustyczną wersją, spokojną historią i to ponad 5-minutową. Według mnie nawet z taką balladą miłosną troszkę, bo trwa 5,5 minuty, jest bardzo spokojna. Tutaj mamy w tekście, że tańczysz w moich myślach, chodzisz mi po głowie, więc tutaj właśnie są takie klimaty. Jest też 5 minut, na które spóźniła się osoba z perspektywy, której jest opowiedziana ta historia i że on się w niej kocha, czy zobaczyć się. No ja to tak widzę troszkę jakąś taką niespełnioną miłość, takie 3 osoby gdzieś i to właśnie taki temat. No to tak, nic nie będzie tak jak dawniej, to jest taka... Też bardzo stara piosenka, ale zabawne jest to, że to tak nie za bardzo jest o mnie, że to w ogóle nie opisuje jakby moich takich przeżyć, ani też nie wydaje mi się, że jakiegoś mojego znajomego. To wydaje mi się, że ja tak po prostu usiadłam i zaczęłam sobie pisać historię, po prostu coś sobie wyobrażać. Chciałam napisać właśnie taką serio wyciskacz łez piosenkę. Po prostu miałam taki moment. No i to jest, naprawdę uważam, że ta piosenka mi wyszła. Jestem z niej zadowolona, niezależnie od tego, czy po prostu gram ją sama z gitarą, czy właśnie w tej wersji z epki. I jest ona w sumie właśnie o takiej może nie takiej sytuacji, że o momencie, tylko o całym takim procesie takiego rozstania, że kiedyś się było z tą osobą, ale widzi się, jak ta osoba pomału sobie układa życie na nowo. Stąd tytuł, że nic nie będzie tak jak dawniej. I pierwsza zwrotka, jak piosenka się zaczyna, ona jest bardziej już właśnie o takiej niewiedzy, co dalej tak naprawdę, że i sobie tam plot, że zawsze czegoś było brak i sobie po prostu o tym tak myślę i tak sobie stwierdziłam, że właśnie to nie wiem, jak wyrażasz chęć, to jeszcze jest taka wstawka z tego, że nie wiem tak naprawdę, jak zachować się czasami przy tej osobie. I milczę, a mam tyle do powiedzenia, no to po prostu strach przed powiedzeniem czegoś. A to spóźnianie się na swoje 5 minut, to jest w ogóle
To można by było użyć do wielu innych piosenek, ale stwierdziłam, że akurat do tej użyję, bo czasami tak jest w relacjach międzyludzkich, że czasami się właśnie spóźniasz na te własne 5 minut i okazja stracona po prostu. I tak już pokrótce to właśnie chciałam, żeby melodia i tekst do siebie bardzo pasowały, żeby one po prostu, żeby to była historia, opowiadanie historii przez piosenkę. Mimo że tekst się powtarza, mimo że ja tam cały czas powtarzam właśnie, że to czy zobaczę cię, czy uśmiechniesz się jak dawniej, bo chciałam, żeby właśnie to była taka historia leczenia się trochę z tej nieszczęśliwej miłości, że najpierw się ma tą nieszczęśliwą miłość, a potem trzeba jakoś sobie z tym poradzić i mimo, że się na przykład dalej kocha tą osobę, to, no to trzeba się pogodzić z tym, że nic nie będzie tak jak dawniej i koniec. Też dlatego to tak płynie, że to napięcie narasta, później jest to takie i to jest to, tam jest po prostu już zdenerwowanie i takie już naprawdę no gniew. Sam gniew na samą siebie, na samą sytuację, a później znowu na sam koniec to już jest takie wytchnienie, że już się prawie z tym pogodziłam. I stwierdziłam, że to właśnie tak ma działać, że to wcześniejsze nic nie będzie tak jak dawniej, to właśnie jest takie niepewne, takie niespokojne, a to ostatnie to już jest taki oddech. I chciałam właśnie, żeby to tak płynęło i uważam, że nic nie będzie tak jak dawniej, tak szczerze. To jest chyba najlepsza piosenka, którą napisałam. Tak osobiście tak twierdzę, bo udało mi się opowiedzieć taką całą historię i przynajmniej ja to czuję i osoby, które już znają tą piosenkę, myślę, że czują, bo dawały mi taki feedback, że to jest właśnie takie godzenie się z tym. I chciałam, żeby chociaż jedna taka piosenka o tej miłości była, chociaż... Chociaż te piosenki o miłości jest ich miliony, ale no trudno jest napisać dobrą piosenkę o miłości, która będzie się czymś wyróżniała. I w sumie jakoś tak nie usiadłam wtedy i sobie nie pomyślałam, że ja muszę napisać dobrą piosenkę o miłości, tylko ona sama przyszła. I myślę, że to jest właśnie ten proces. Tylko właśnie nie pamiętam dlaczego. Dlaczego? Bo ja wtedy byłam naprawdę w szczęśliwym związku, w którym w ogóle nadal jestem i nie wiem dlaczego mi to przyszło do głowy, ale to był dobry moment, bo piosenka jest dobra, jestem naprawdę z niej zadowolona i też ta kulminacja, którą mi zrobili właśnie chłopaki z Hyperson, jest świetna i jakby nadała całego takiego kształtu tego takiego gniewu, który chciałam tam wpleść. No i to by było na tyle. No to w takim razie Agata, przejdźmy do ostatniego utworu. Gdzie mamy ostatni utwór to utwór numer 6, czyli Lustro. I właśnie o tym utworze już na początku wspomnieliśmy, bo zdradziłaś nam tutaj, że Lustro wcześniej było właśnie tytułowane Młodzi, czyli tak jak właśnie cała epka. No jakbyś mogła nam powiedzieć, dlatego że tak, Lustro, mamy tutaj takie fragmenty, że wiemy wszystko, ale nie wiemy nic. Mamy też o celach, o planach, o pytaniach. Wracamy mocno po tej takiej miłosnej historii, wracamy mocno do tego, o czym była ta epka wcześniej, czyli rzeczywiście o takim, o życiu, o tym jak życie mija, o tym co się dzieje w życiu, o też dorastaniu, no to, tak to o błędach, tak to wygląda tutaj. Tak. Lustro to jest w ogóle piosenka, którą napisałam na rozpoczęcie roku szkolnego w liceum i to jest w ogóle niesamowite, że takie coś stwierdziłam, że sobie napiszę na rozpoczęcie roku, bo chciałam, żeby właśnie tak, żeby tak trafiła do tych osób, które są w liceum i tak naprawdę jeszcze nie wiedzą, co chcą robić w życiu, a muszą już wiedzieć, co chcą robić w życiu. I no ta piosenka jest właśnie o takiej niewiedzy, że no jesteśmy młodzi, że popełniamy błędy, ale w sumie nie jesteśmy źli, tylko po prostu popełniamy błędy i tak naprawdę no jesteśmy zagubieni po prostu. I to jest właśnie piosenka o zagubieniu, tylko że o zagubieniu młodych ludzi. Dlatego to też
ten singiel wychodzi jako singiel wraz z premierą epki. I tak, i właśnie ona jest taka nostalgiczna, ale z drugiej strony żywa. Jest to jedna też z moich lepszych piosenek, tak mi się wydaje. Kiedyś ona w ogóle miała zupełnie inną formę. Miała ona taką formę, że dużo było powtarzania tego, jak mamy patrzeć w lustro, gdy ciągle jest w nim pusto. Dużo razy to się powtarzało, ale stwierdziliśmy właśnie z Jerem, że trochę zmienimy formę i dodamy drugą zwrotkę na przykład. Było ciężko napisać tą zwrotkę, gdy już jest się przyzwyczajonym do starej wersji, ale się udało. No i jestem z tego bardzo zadowolona, że to tak wyszło właśnie w taki nostalgiczny, ale żywy sposób. No to w takim razie, Agata, epkę mamy za sobą, 6 utworów. Ja przypominam wszystkim słuchaczom i widzom, że moim i Państwa gościem jest Agata Radziszewska. Właśnie rozmawialiśmy o jej pierwszym albumie. To jest właśnie epka, mini album, który ma 6 utworów o tytule Młodzi. I właśnie o nim porozmawialiśmy. Agata, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. I dziękuję, również bardzo miło było. Jestem Agata Radziszewska. Zapraszam do słuchania moich utworów w Polskim Radio Chicago.